Witam kochani bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarociska Fortuna się kłania. Dzisiaj horoskop tygodniowy dla bliźniąt od 3 do 9 maja. Były drobne perypetie, nie mogłam nagrywać, bo złamałam właśnie tutaj uchwyt przy standerze do kamery, tak? Uchwyt przekręciłam i złamał się. Oczywiście, no ja mu pomogłam, tak? I teraz właśnie 2 godziny szukałam nowej podstawy pod kamerę. Także znalazłam. Dobrze, moi drodzy. Trochę to mnie wytrąciło z równowagi, bo takie rzeczy to często mi się nie zdarzają, ale zawsze coś tam jest przy tym nagrywaniu nie tak. A to bateria padnie, a to co innego jeszcze wyjdzie, a to się popsuje. Dobrze, kochani, nie zasmucam i zaczynamy bliźnięta. Od 3 do 9 maja. Tak to jest. No i oczywiście jeszcze 3 karty Lenormand. Poniedziałek, rodzinnie, spędzacie czas razem, gdzieś może na zewnątrz, w ogrodzie na przykład, rodzinnie, harmonijnie. We wtorek bliźnięta trochę zawieszone, może Was boleć noga, będziecie może chcieli przemyśleć swoje życie również. Takie zawieszenie. W środę rozmowa z kobietą, jakąś taką wrażliwą, uczuciową, może być ktoś z przyszłości, ktoś kto powraca. W czwartek podróż, gdzieś wyruszacie, kochane bliźnięta, szukacie nowej pracy, może gdzieś jakieś zakupy. Zależy kto czego będzie potrzebował, ktoś będzie tutaj potrzebował nowej pracy, ktoś zakupów, a ktoś jeszcze nowego miejsca zamieszkania, tak? Wyruszacie po coś, no ale w piątek słaba energia, może Was tutaj dopaść jakaś niemoc, jakieś przeziębienie, czy ogólnie energia taka słaba, ale to jest przejściowe, bo już w sobotę macie ciekawą rozmowę z kobietą, intuicyjnie działacie. Może to być ktoś, kto da Wam jakąś dobrą radę, tak? Może być wróżka, może być przyjaciółka, doświadczona kobieta. No i w niedzielę uważajcie na oszustów, złodziei, bo tutaj ktoś może coś zrobić poza Waszymi plecami. Ktoś, kto jest nieuczciwy. Karty Lenormand mówią o wiernych przyjaciołach, którzy są jednak koło Was, bądź przyjaciółce, przyjacielu. Myślę, że macie tutaj do podjęcia decyzję, no i też jakieś spotkania gdzieś na zewnątrz w tym tygodniu dla bliźniąt się szykują. Zdrowie, uważajcie na swoje nogi, ogólne takie może być osłabienie trochę. Ale też to może być spowodowane jakimś bólem, bólem nerek, bólem pęcherza. Także trzeba uważać na siebie, szczególnie na te dolne partie ciała, u bliźniąt, nogi i właśnie tutaj lędźwie, pęcherz, nereczki. Pozdrawiam wszystkie bliźnięta, życzę wspaniałego tygodnia, no i żeby się spełniły same pozytywne aspekty tego horoskopu i życzę teraz w wadze wszystkiego dobrego i zapraszam na horoskop od 3 do 9 maja. Cóż u naszej wagi? Dobre tutaj finanse w poniedziałek. Fajnie będzie się działo. Może dostaniecie jakąś, nie wiem, nagrodę, podwyżkę, bądź coś
otrzymacie z finansów dodatkowego. No nie wiem, fajnie, we wtorek również dobre finanse. Kupujecie coś dla siebie albo otrzymujecie jakiś prezent. Super. W środę trochę nudna, rutynowa, nie będzie Wam się nic chciało, będziecie chciały, drogie wagi, odpoczywać, a nie pracować. Także może to być spowodowane zdrowiem Waszym, bo tu w czwartek widać przeciążenie kości, stawów, ale także może coś kończycie w życiu, jakiś projekt, jakąś rzecz, która przysparza Wam problemów. Piątek podróż, dobra energia, gdzieś tutaj się wybieracie, zapominacie o wszystkim, jedziecie sobie na weekend może. Moi drodzy, i sobota, sobota dosyć ciekawa, możecie rozmawiać z kimś, kto jest dla Was autorytetem, kto jest mądrą osobą. Możecie również czytać, dokształcać się w sobotę. No i w niedzielę czas dla Was na Wasze hobby, czytanie również, spędzanie czasu gdzieś, może na zewnątrz, albo też, moi drodzy, z kimś się możecie zaprzyjaźnić w niedzielę. Także ciekawy tydzień. Karty Lenormand mówią o jakiejś nieszczerości, o fałszu, który jest koło wysokiego urzędu, czyli to może być urząd skarbowy, ZUS, coś tam jest nieprawidłowego, albo też inny urząd, moi drodzy. I tutaj będzie też jakaś sprawa powiązana z młodą osobą, z dzieckiem waszym. A jeśli nie macie dziecka, z kuzynem, z dzieckiem waszej koleżanki, tak? Tutaj jest sprawa urzędowa, ale zaangażowane jest w to dziecko. Także tak tutaj to wychodzi. Moi drodzy, zdrowie, zatoki, stawy, kości i plecy. Tutaj na to zwróćcie uwagę, kolana. Dobrze, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie wagi, kochani. No i zapraszam teraz do horoskopu, do wysłuchania wodnika. Także ja tylko przypomnę, od 3 do 9 maja. Pierwsza karta już wypadła u wodnika. Coś u wodnika, dobry maj chyba, tak? Był horoskop. I z tego co pamiętam. I tu fajne karty wyszły nawet. Tak, poniedziałek. Bardzo spełniony, radosny, jest dużo szczęścia koło Was. Możecie się zakochać, możecie naprawdę tutaj rozwijać swój talent. Super fajny poniedziałek. We wtorek jakiś fałsz. Już, kochani, jakaś zagadka. Ktoś jest nieszczery tutaj koło Was we wtorek. Także przeplatany taki tydzień, może nie tydzień, może to jest nawet jeden dzień, ale tutaj jest spełnienie duże, ale tu już we wtorek jest całkiem co innego. Także możecie się o czymś dowiedzieć, że ktoś jest nieszczery, nie mówi prawdy. W środę czas spędzony głównie może być z przyjaciółką, z przyjacielem, ale spełniacie swoje jakieś marzenie również, zajmujecie się hobby. Także fajny dzień, fajna środa. W czwartek albo impreza, albo gdzieś wyruszacie oglądać na przykład nowe mieszkanie, nowy dom. Jesteście chwaleni w pracy i tutaj finanse bardzo dobre również w czwartek. Piątek, kochani, nowa droga, nowy pomysł, nawet prezent. Coś się tutaj wyjaśnia, albo też podpisujecie jakąś umowę. Może związaną właśnie z mieszkaniem, z domem. W sobotę, kochani, podróż, wybieracie się gdzieś, a w niedzielę, no tutaj będziecie się zastanawiać, czy wyjść na zakupy, czy wziąć na przykład dodatkową pracę, czy coś zrobić, czy też nie w swoim życiu, może to dotyczyć finansów.
Karty Lenormand mówią, że jest zagrożenie koło jakiejś umowy, bo mogą być straty, aby przyjrzeć się dokumentom, które będziecie podpisywać, kochane wodniki, w tym tygodniu. Zdrowie bym powiedziała raczej dobre, mogą być jakieś nerwowe chwile, które, moi drodzy, będą na przykład spowodowane emocjami albo też problemem ze snem. Problemy ze snem mogą być w tym tygodniu. Uważajcie na zatoki i podwójne narządy. Także czy oczy, czy uszy, czy migdały, bądź też, moi drodzy, trochę tutaj mogą boleć Was ręce. Może będziecie dużo pracować, mogą Was boleć ręce. Coś ciężkiego możecie nosić, jakieś zakupy czy paczki i tutaj może być mały problem. Ja życzę od siebie dużo zdrowia, spełnienia i zaglądajcie na mój kanał, oglądajcie filmiki na maj, horoskopy. Pozdrawiam raz jeszcze, do usłyszenia.